Król dróg, pogrobowiec socjalizmu, ostatni taki samochód. Jedno z najbardziej archaicznych aut, jakie przetrwało do niemal samego końca XX wieku. Ale jaki żuk jest naprawdę? O tym przekonamy się w najnowszym teście, do którego Was serdecznie zapraszam. Nie skupię się dziś może na historii samego żuka, a na historii żuka strażackiego. No, na żuku skupimy się jeszcze kiedyś, bo mam nadzieję, że nawet kolejny test uda się nagrać. Natomiast ważne jest to, że gdy żuk powstał, to jak na realia powojenne był konstrukcją jak najbardziej na czasie, do tego dość tanią na rynkach eksportowych. Zainteresował się nim Egipt, który później produkował żuki na licencji jako Ramzesy, natomiast kiedy zwrócił się do fabryki FSC z prośbą o skonstruowanie na jego bazie wozu strażackiego, ruszyły prace nad modelem A14. Co ciekawe, powstał on wyłącznie na rynki eksportowe, jako już gotowy wóz strażacki i niestety, ale z tego co wiemy, do naszych czasów nie zachował się już żaden egzemplarz. Na jego bazie przygotowano już propozycję na rynek krajowy, czyli A15, którego produkcja ruszyła w 1967. Usprawniono w nim wiele drobnych elementów, jak na przykład dodanie wózka do motopompy, co ułatwiało jej przestawienie i serwis, czy dodanie bosaka i drabiny na dachu. Produkcja do 1972 roku wydatnie wsparła polskie służby, ale także trafiała na eksport do Czechosłowacji, Węgier czy ZSRR. W 1973, tak jak wszystkie żuki, strażak także przeszedł modernizację zmieniającą front na taki jak tutaj, czyli chyba najbardziej kojarzony z tym modelem obecnie. Zmieniono nazwę na A15M od modernizacja, a pod maski trafiły w 1975 roku silniki górnozaworowe S21 do modelu A15B. Chociaż żuki A14 miały je już wcześniej, to na rynku krajowym trzeba było na nie trochę poczekać. Modernizowano żuka praktycznie do końca produkcji, ale to już były takie mniejsze zmiany. Usunięto na przykład przyczepkę, która służyła do przewozu węży na początku, a węże trafiły na pakę. Motopompa dwusuwowa ustąpiła miejsca elektrycznej montowanej z przodu, no i tak dalej. Żuki strażackie produkowano do samego końca produkcji żuka, do 1998 roku. Także jest to ogromny kawał historii i jeśli chcecie się z nim zapoznać, to doskonały artykuł opowiadający ze szczegółami proces powstawania tego strażaczka jest w opisie, w linku i zachęcam Was do zapoznania się z tym i przeczytania go, bo jest fenomenalny. A jeśli chodzi o design żuka, to co tu wiele można powiedzieć? To jest samochód do bólu po prostu utylitarny i użytkowy. Ale wizualnie przez to też z jakich jest lat dość mocno wyróżnia się na drodze, a też nie jest aż tak podobny do konkurencji ze swoich lat, która jeszcze nie była tak zunifikowana. Dostawczaki wtedy nie były podobne i szukały pewnej drogi na to, jak osiągnąć jak najbardziej praktyczny i użyteczny kształt i jak największą wygodę. Także w żuku widzimy z przodu ten garb taki, pod którym jest silnik, tu jest maska, można tam, głównie tu się płyny dolewa do silnika, raczej dostęp jest od środka kabiny lepszy. Już mamy poliftingowy grill, tak zwany naiwniak. Naiwniak bierze się stąd, że ma brewki nad lampami, które mogą przypominać oczy i robi taką minę takiego naiwniaka właśnie. Znaczek żuk, leciutko niespasowane, ale one tak miały. Znaczki żuk odpowiadały za przydomek, jaki przylgnął do tego auta, czyli bardzo kreatywnie żul, bo ta końcówka literki K się po prostu obrywa łatwo i zostaje co widać. Klosze kierunkowskazów oddzielne, takie wystające, osobne. Poza tym gięta przednia szyba miała się pierwotnie w żuku znaleźć, ale ostatecznie przez braki technologiczne, materiałowe, przez braki możliwości produkcyjnych po prostu w tamtym czasie zastosowano dzieloną przednią szybę. Bardzo śmiesznie to wygląda z wnętrza kabiny, jest dosyć nietypowe względem tego, czym jeździmy współcześnie, bo raczej ewentualnie słupek A i to umieszczone tak gdzieś bardziej z tyłu zasłania nam część widoku, natomiast tu jest to, nie przeszkadza to w żadnym razie, po prostu jest to taki element charakterystyczny. Lusterka, chociaż są duże, nie pokazują nam zbyt wiele i trzeba je ustawić przed jazdą z zewnątrz, zanim w ogóle do żuka wsiądziemy.
Poza tym z takich rzeczy do strażaka typowych mamy tutaj takie podpórki pod nogi. Tu jest już otwarta jedna, na których strażacy mogli sobie stanąć. Jest dość ślisko, więc będę robił to ostrożnie. No i albo sięgnąć tutaj coś, albo tak kawałek na akcję przejechać. I chociaż no, może w dostawczaku nie jest to aż tak zaskakujące, to jest on dość wąski względem ogólnie całej proporcji bryły, bo jako auto jest w miarę szeroki. Jest wysoki i nie jest bardzo długi, więc manewrowanie tym samochodem, zwłaszcza przy tylnym napędzie, nie przysparza problemów. No jeszcze jest fajny detal dodany przez właściciela. Zakładam, że żeby spaliny nie wpadały do kabiny, do wnętrza, to jest przedłużony wydech, tutaj taką gumową rurką wychodzi kawałek dalej i gdy się samochód odpali, to widać jak z niego dymi. Bok Żuka to chyba najbardziej charakterystyczny element jego wyglądu. Widzimy tutaj takie przetłoczenia, które z pozoru wydają się być aspektem wizualnym, natomiast bardzo szybko można dojść samemu do tego, że służą one usztywnieniu nadwozia. Poza tym, no co tu więcej mówić, mamy te charakterystyczne wywietrzniki, mamy drzwi. Wsiadanie do przodu wymaga dość dużego kroku, żeby się tu dostać. Nie jest to może najwygodniejsze, ale gdy już tu siedzimy, jest całkiem spoko, jest całkiem wygodnie. No i tył Żuka, który prezentuje się tak. Nie ma tu znowu może wodotrysków, są dalej pociągnięte te piękne przetłoczenia, które utrzymują nam to. Widać wystające drewno od podłogi, która właśnie na pasce, co ciekawe, jest drewniana. Jest dodana przez właściciela kamerka cofania, która naprawdę pomaga operować tym wozem. Chociaż on i tak nie jest zły jak na blaszaka. Mamy typowe dla strażackich egzemplarzy zabezpieczenia tylnych reflektorów, które znowu, tak samo jak kierunkowskazy z przodu, zresztą chyba są wykonane w ten sam sposób, z tej samej formy, są takimi wystającymi bulwami, są odblaski. Co mnie trochę w Żuku przeraża i pokazuje jego wiek, to to, że jedynym zderzakiem z tyłu jest to. Taki mały wyprystek gumowy z jednej i z drugiej strony. I de facto za zderzak robi po prostu tył paki, także na samym końcu raczej bym nikogo nie sadzał. No ale tu jest bagażnik, tu są cztery miejsca. I bagażnik otwiera się tak. Najpierw ciągniemy tu. Ciągniemy wajchę. Podnosimy górną połowę. I podnosimy, opuszczamy dolną klapę. I w ten sposób mamy otwartą pakę Żuka. To się zmieniło w latach 90. W wyniku modernizacji usunięto to. Natomiast ja wolę Żuki zdecydowanie z tą wersją klapy, bo często właśnie na filmach podróżniczych to tutaj jest wypełnione, tu się montuje jakiś siłownik albo zwyczajny zatrzask i po prostu robi się z tego taki kempingowy stoliczek, co wygląda bardzo sympatycznie, a przy okazji jest dość praktyczną rzeczą. No i żeby zamknąć znowu, trzeba docisnąć trochę Żuka. Trochę siły użyć, dociągnąć, zamknąć górę, klameczka i Żuk zamknięty. I teraz taki szybki off-top. Przypominam, że odbywa się pierwszy w historii ZKWG konkurs, w którym można wygrać książkę Samochody w PRL, rzecz o motoryzacji i nie tylko. Bardzo Wam polecam. I co zrobić, żeby wygrać? Macie wszystko w poście na karcie społeczności. Trzeba tam pod tym postem napisać po pierwsze autorskiego suchara motoryzacyjnego, a po drugie zasubskrybować kanał i zaobserwować Instagrama. Myślę, że się Wam uda. Mam nadzieję, że fantazja Was poniesie. Czas jest do 1 stycznia, także życzę Wam powodzenia. No i czekam na Wasze zgłoszenia. Zaś jeśli chodzi o tutaj, proszę, wnętrze, no to tak jak mówiłem, jest przerobione złombolowo. To widać tutaj w szczególności, nie ma tego typowego dla Żuka oświetlenia, które wstawię Wam jako zdjęcie. No jest wygłuszony dodatkowo, podłoga jest zdecydowanie poprawiona względem oryginału, wygłuszenia też Wam z przodu pokażę, bo są widoczne. Jest trochę bajerów, trochę gadżetów, zmieniła się też ta część, tutaj się pojawił taki komputerek, on ma kamerę cofania, Androida, muzykę można puszczać, jest CB radio, masa przełączników. Wskaźniki, w tym bardzo przydatny wskaźnik temperatury, bo niestety Żuk ma ten konkretny zwyczaj się lekko grzać. Półeczka wykończona, charakterystyczna dla Żuka pokrywa silnika i też lekko zmodyfikowane zegary, ale o nich opowiem jak przejdziemy do przodu. Natomiast
Jeszcze z rzeczy z tyłu, no to mamy zasłonki. No, żuk troszkę sobie zaparował, dodane jakieś tam schowki, torby. I fotele są bardzo, bardzo wygodne. Nie będę robił takiego typowego testu siadania samemu za sobą, bo trochę nie ma to sensu. Zwłaszcza, że miejsce na nogi, jak widać, mam w brud. Jest go ogrom i nie muszę się tym przejmować. Mogę komfortowo podróżować. Jedynie pasy są zamontowane pod samym dachem bardzo wysoko i to może trochę budzić pewne obawy dotyczące ich bezpieczeństwa, czy przypadkiem nam nie pociągną, zamiast przytrzymać ciało, to nie pociągną szyi. Ale poza tym ja jeździłbym. No i zaraz powiemy sobie o tym, jak to wygląda z przodu. Po pierwsze drzwi, one akurat niezmodyfikowane do złombolu. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to jak szeroko się otwierają. No to jest ponad 90 stopni. Ale też widać, że są świadkiem swojej epoki. Po pierwsze klamki, takie, no jak już mówiłem, przy detalach, jak z domu jakiegoś z tego okresu. Wszystko, blacha, metal, nic tutaj nie ma, żadnych boczków. Jest za to wygłuszenie, o którym już mówiłem, w większości miejsc przykryte sympatycznym materiałem. No, tu nie musi być. Więc wsiadamy. O! Jest dosyć karkołomne. No, ale właśnie, za kierownicą wygląda to tak. Mamy dodatkowe kontrolki. Tu jeszcze mamy zegar z Warszawy, który trochę pasuje do tego wnętrza jak świni siodło, ale mimo wszystko jest dalej bardzo ładny. No i wskaźniki też z Warszawy. Ładowania, zbiornika paliwa, temperatury. Czy co mnie zaskoczyło, na co nie zwróciłem nigdy wcześniej uwagi, to to, że tu mamy kontrolki kierunkowskazów, które nam pokazują, jak kierunkowskazy się świecą, który konkretnie. I tu właściciel sobie dodał jeszcze dwa, pełniące tę samą funkcję, a kierunkowskaz wrzuca się tym pałąkiem, tym tu światła długie. Żeby włączyć oświetlenie, to tu jest włączony ten przycisk. Możemy sobie jeszcze tu światło włączyć. Tu jest dodany przez właściciela właśnie przez to, że się lekko żuk grzeje, włącznik drugiego wentylatora. No i chyba wynik modyfikacji, a nie konkretnie jakości samego żuka. I chociaż plastik jest tutaj dość lichy, to właśnie dzięki temu, że jest to tak luźno zamontowane, można go sobie pomacać ze wszystkich stron, to jest on bardzo gruby i nie sądzę, żeby coś się z nim stało. Kierownica wielkości koła sterowego, ale zaskakująco wygodna w obsłudze. Pewnie się ją trzyma, chociaż jest dość wąska i z takiego tworzywa sztucznego. To już chyba nie jest bakelit, ale no coś na ten kształt, takie twarde dosyć, ale pewnie się je trzyma. Spora jest, tak jak mówiłem, bo klakson mamy tu. Ciągniemy do siebie i on trąbi, włączę. O, przy odpalaniu żuka trzeba tu przełożyć, włączyć obwód elektryczny. Nie wiem, czy zapłonu nie będziemy potrzebować? Nie, nie potrzebujemy. No, także tu jest klakson. Tu mamy wycieraczki, można włączyć, a to przy włączonym silniku. I teraz pedaliada. Pedaliada ma to do siebie, że nie wciska się jej normalnie, tylko ona się wciska w podłogę, do dołu. Hamulec jest bez wspomagania, przez co trzeba naprawdę siły przyłożyć, żeby go wcisnąć. I siła hamowania zależy od tego, jak mocno go wciśniemy. I sprzęgło też chodzi dosyć ciężko. Widać w ogóle pod tymi pedałami ten prześwit, jak one wychodzą z karoserii. Nie jest to idealnie uszczelnione. I tu pompka spryskiwacza, którą wciskamy nogą, żeby z tego tutaj zbiorniczka prysnęło nam na szybę, ale chociaż to jest takie rozwiązanie archaiczne, to wycieraczki włączają się same i nie trzeba tutaj o nich pamiętać. No i szyby w żuku to są takie starego typu szyby, tu się odkręca, można szybę otworzyć, lusterka trzeba sobie ustawić przed jazdą, bo z wnętrza ich nie ustawimy i najlepiej robić to z kimś, żeby siedzieć samemu tu na miejscu kierowcy i żeby on tamto lusterko ustawił w szczególności, bo jest to dość ciężkie. Nie widać w nich za wiele. Mam wrażenie, że tamto w ogóle albo jest płaskie i po prostu nie oddala widoku, albo go nawet wręcz nieco przybliża,
robi taki efekt zoomu, to coś, czego bardzo nie lubię, co najczęściej się zdarza w tym lusterku, w którym go z kolei nie ma tego efektu. No ale nieważne. W czasie jazdy mi to nie przeszkadzało, bardziej bym się przyczepił do tego, że w czasie jazdy całe lusterka się trzęsą. Siedzi się wysoko, pozycja jest bardzo wygodna, naprawdę. No tu są nieoryginalne fotele, tak samo jak z tyłu, ale nie zmieniają one tej właśnie pozycji, gdzie siedzę wysoko, mam doskonałą widoczność, ale o reszcie tego wam opowiem w czasie testu jazdy. A po zdjęciu pokrywy, odłożyłem na razie tak elegancko na bok, mamy dostęp i widok na silnik górnozaworowy już, S21, skonstruowany przez Polaków w ramach modernizacji jeszcze dolnozaworowego silnika M20. I jeśli chodzi o wrażenia z jazdy z tym motorem, to nie jest on jakoś bardzo głośny. Na pewno do cichych nie należy, ale wygłuszenie przez właściciela zrobiło swoje. I myślę, że w zwykłym Żuku dużo bardziej bym to odczuwał, ale to jest naprawdę w porządku. Silnik wygląda naprawdę dumnie. Taki prawdziwy, klasyczny silnik, zwłaszcza z tym rondelkiem z filtrem powietrza. No to jest cudowne i bardzo mi się to podoba. Pokrywę mocuje się na takie gumy, które trzeba naciągnąć i wciągnąć. I chociaż generuje zaledwie 70 koni i Żuk absolutnie nie ma przyspieszenia, to nie nazwałbym go silnikiem mało dynamicznym. To bardziej wynika z tego, że masa a moc Żuka i jego aerodynamika się ze sobą aż tak nie łączą i to powoduje pewne elementy zgrzytu. Warto też powiedzieć trochę o historii tego silnika. Powstał on na bazie radzieckiego silnika M20, który wywodził się z sześciocylindrowego silnika od Dodge'a, który w ZSRR skopiowano do Gaza 11 z 1940 roku. Motor M20 skrócono o dwa cylindry i wylądował on w gazie M20 Pabieda, u nas produkowanym licencyjnie jako Warszawa. Miał on swoje zalety jak odporność na słabe paliwo, wysoką elastyczność, ale okupione to wszystko było masą i ogromnym spalaniem, a układ dolnozaworowy był już lekko nie na czasie po wojnie. Chcąc temu zaradzić, polscy inżynierowie z FSO rozpoczęli pracę nad modernizacją, która objęła całkowitą zmianę głowicy i układu na górnozaworowe OHV. Dzięki czemu poprawiła się trwałość i osiągi, uproszczono obsługę, ale niestety dalej pozostało wysokie spalanie i zupełne niespełnianie norm spalin. S21 miało też ciężką drogę do narodzin przez względy polityczne, bo Polakom nie wypadało sugerować, że mogli skonstruować coś lepszego niż inżynierowie radzieccy. Projekt powstawał w tajemnicy, po godzinach i w ogóle bez pewności, czy uda się go wprowadzić. Na szczęście udało się, wyszło i w 1962 roku zaliczył swój debiut w Warszawie 202, trafiając później do Żuków, Nys i Tarpanów. Koniec produkcji nastąpił dopiero 9 kwietnia 1993 roku. Ale może więcej szczegółów o historii tego silnika omówmy sobie, jak trafi się do testów jakaś Warszawa. A jak wygląda sama jazda Żukiem? Otóż wygląda całkiem nie najgorzej. Szykowałem się na coś podobnego do UAZa, na coś powiedzmy równie męczącego, bo chociaż w UAZie dobrze się bawiłem, to nie był najprostszy w prowadzeniu samochód. No ale może opowiem wam o tym jadąc. Odpalmy maszynę. Jest tu dość głośno. I tak jest lepiej niż w oryginale, bo jest tu wygłuszenie. Ale słychać, że cała buda praktycznie rezonuje wibracje silnika i jego dźwięk, ale nie jest źle. Widoczność mam doskonałą z tego miejsca, bo siedzę wysoko, siedzę przyjemnie, naprawdę źle nie jest. Jedyne, o czym muszę pamiętać, to o odpowiednio wykalkulowanym wrzuceniu biegu i odpowiednio przemyślanej pracy hamulca, bo tak jak mówiłem, hamulce nie są w żaden sposób wspomagane i całe ciśnienie, jakie możemy wygenerować w tym aucie, żeby chociażby zahamować, to generujemy własną nogą. Tak naprawdę od tężyzny fizycznej naszej nogi zależy to, jak skutecznie zahamujemy. Praca zawieszenia za to
jest o dziwo bardzo przyjemna. On sobie doskonale radzi z dziurami. Nie ma żadnego najmniejszego nawet problemu, żeby te dziury przejeżdżać, pokonywać i nie męczyć się nimi zbytnio. Jedynym problemem, jaki może tutaj być, to jest to, że się mocno wychyla, bo to zawieszenie jest bardzo miękkie. Ale ono jest miękkie w taki przyjemny sposób, taki kontrolowalny. I przy pamiętaniu o tym, żeby zwolnić przed zakrętem i przy pewnym wyczuciu tej maszyny i tego, o co chodzi w jeździe nią, nie ma najmniejszego problemu, żeby manewrować nim swobodnie. Jest za to całkiem przyjemna praca pedału gazu, bo żuk może nie rozpędza się jakoś zawrotnie, a nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że praktycznie w ogóle się nie rozpędza, to reaguje na ten gaz bardzo przyzwoicie, odpowiednio szybko i z tym, że możemy po prostu to przewidzieć, bo mi osobiście bardzo przeszkadza taki lag, takie lekkie opóźnienie w użytkowaniu auta, a tu jest to bardzo wygodnie rozwiązane. Z jeszcze rzeczy, którą można bardzo pochwalić, to jest to, jak w miarę wygodnie i lekko kręci się tą wielką kierownicą. Bo ona faktycznie jest ogromna, nie ma żadnej regulacji, ale przynajmniej dla mnie umieszczono ją tak, że strasznie przyjemnie mi się nią kręci. A luz na kołach jest na tyle niewielki, że nie muszę cały czas wachlować kierownicą na boki, żeby utrzymać prosty kurs jazdy. Oczywiście pewne korekty się zdarzają i czasem są potrzebne, ale nie jest to taka korekta, która wymagałaby ode mnie ciągłej po prostu pracy na kierownicy. Samochód wymaga ciągłego skupienia w czasie jazdy, ale jak na konstrukcję z lat 50. to wypada to bardzo przyzwoicie. Z gorszych rzeczy, które trzeba wspomnieć, to jest niestety skrzynia biegów. Skrzynia, która jest strasznie nieprecyzyjna, jest dziwnie nisko umieszczona, bo ja niemal wyprostowaną ręką prosto w dół obok fotela muszę jej szukać i nie zawsze trafienie w bieg jest oczywiste. Natomiast znowuż, nie jest to coś, co by nas tutaj miało zabić, nie jest to coś, co by miało sprawić, że jazda tym jest niewygodna czy niemożliwa. To jest taki pewnego rodzaj dyskomfortu, który jest do zaakceptowania absolutnego. I chociaż wydawało mi się, że jazda żukiem na Złombol będzie równie ciężka, jakbym miał pojechać na przykład właśnie Uazem, to jednak zdecydowanie postawiłbym na żuka. Czuć, że to nie jest konstrukcja radziecka, że nie próbuje mnie ona zabić, mówiąc kolokwialnie, jest taka bardziej cywilizowana, nie jest aż tak toporna. Do tego jest to ważny element polskiej historii, bo żuki na straganach występują nawet do dziś i są po prostu sympatycznymi autami. Także jakbym ja miał wam podać moją recenzję tego pojazdu, wydać o nim jakąś opinię, to ja bym tego żuka serdecznie każdemu polecił. Będę sobie zaraz żuka parkował, co wcale znowu nie jest takie trudne, bo on jest bardzo zwrotny, a że siedzimy na przedniej osi, to łatwo dosyć wyczuć, gdzie on skręci i gdzie on się zmieści, a gdzie nie. Gasimy go. Ja wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że test wam się podobał. Mnie żuk zachwycił. On jest super i nie dam sobie wmówić, że jest gorszy od na przykład Uaza czy jakiejś innej konstrukcji. A jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że jest lepszy od T3, no bo Paka jest dużo bardziej foremna w kształtach. Także co? Dziękuję wam za uwagę
Linki do moich sociali macie w opisie. Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję. Jeśli wam się podobało, to łapkę w górę, bo to też mnie motywuje, też mi pomaga. No i co? Do zobaczenia w następnym teście. Na których strażacy... mi się złożyła. Ała.